Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w krótkim live'ie. Postanowiłam dzisiaj troszeczkę z Wami porozmawiać. Nie będzie to długi filmik, takie krótkie filmiki będę starała się umieszczać jak najczęściej właśnie na moim fanpage'u. Chciałam z Wami porozmawiać o kolorze czarnym w magii. Dlaczego? Dlatego, że ten kolor bardzo często jest zupełnie demonizowany. Bardzo często jak ktoś słyszy czarna świeca, nie wiem, czarna szata rytualna, czarny obrus, a nie daj Boże zobaczy jeszcze na takim obrusie pentagram, albo zobaczy jakieś, no już pentagram to na pewno, dlatego że tutaj pentagram może być odwrócony, prosty, w ogóle wszystkie demony świata się zlatują, to faktycznie ten czarny kolor w magii jest bardzo demonizowany. Natomiast tak naprawdę czarny kolor w magii jest bardzo pożyteczny i skuteczny. Należy pamiętać o tym, że demonizowanie czarnego koloru bierze się stąd, że po pierwsze jest on generalnie przypisywany żałobie, czyli kojarzy nam się ze śmiercią, czyli kojarzy nam się z wszelkiego rodzaju transformacją i z czymś, czego tak naprawdę nie ogarniamy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, wszelkiego rodzaju wyrzucanie, ekskomunika człowieka z łona Kościoła odbywało się onegdaj właśnie na zasadzie rzucania za takim delikwentem czarną świecą. Stąd też taka nakładka, matrycy, nakładka energetyczna właśnie na zasadzie tego, że czarne to złe, pozostała przynajmniej w naszej szerokości geograficznej. Pamiętajcie, że u nas czarny kolor jest kolorem żałoby, kolorem zła, natomiast gdzie indziej wszelkie kolory białe mogą być kolorami żałoby, także to też w zależności od kontynentu. Nie demonizujmy niczego, to tak jak się mówi, że tarot jest dziełem szatana, to tak samo czarny kolor w magii, to już musi czarną magię oznaczać. A nie jest to prawda, w ogóle nie jest to prawda. Kolor czarny w magii, czy posługujemy się, słuchajcie, świecą czarną, czy posługujemy się czarnym kamieniem, czy posługujemy się czarnym kolorem jako na przykład ozdobą ołtarza, albo czarnym kolorem szaty, bo tutaj oczywiście szaty rytualne również mogą mieć swoje kolory i swoje znaczenia, kolor czarny jest kolorem ochraniającym. I tak naprawdę jest to kolor wykorzystywany do rytuałów odcinania. Odcinania wszystkiego tego, co negatywne. Czy można to kojarzyć z czarną magią? No właśnie, niekoniecznie. Jeżeli robimy coś dla dobra wszystkich, bez szkody dla nikogo, to ten czarny kolor jest kolorem odcinającym i kolorem ochronnym. Jeżeli udajecie się w miejsce, które jest miejscem negatywnym, jeżeli macie spotkać się z negatywnymi osobami, szpitale, może mniej cmentarze, urzędy, szkoły, stare budynki, miejsca, gdzie było getto, pamiętajcie, że kolor czarny i niebieski, o którym również będzie mowa, ale to pewnie w przyszłych filmach, są kolorami ochronnymi. Bardzo często jest to kolor, to się mówi, egzorcyzmujący, czyli podczas egzorcyzmów świeckich jest on używany. Co jest podczas egzorcyzmów katolickich, to można jedynie wiedzieć, ale z tamtego namaszczenia są katolicy egzorcyści, natomiast egzorcyści świeccy oczywiście działają troszeczkę inaczej. Pamiętajcie, że kolor czarny nie musi oznaczać jedynie użycia czarnej świecy, którą jeszcze z 5 lat temu było bardzo ciężko zdobyć. Natomiast teraz już czarne świece są, czarne świece istnieją. Nie jest problem, czy są one oblewane kolorem czarnym na białe, czy farbowane całe, ale można je zdobyć. To oprócz tych czarnych świec można używać czarnych kamieni chociażby. Dlaczego czarny turmalin ma takie znaczenie ochronne? Ja tutaj mam zazwyczaj przy sobie, nawet w momencie, kiedy stawiam karty, właśnie taki duży, piękny, czarny turmalin w cudnym opakowaniu. On po prostu stoi przy mnie w miejscu, gdzie kładę karty, po to, żeby ochraniać, ale jednocześnie wzmacniać. Czarnych kamieni się nie boimy, a czarnych świec już troszeczkę bardziej. Trzeba zwrócić na to uwagę. Również obsydian czy onyks, to są czarne kamienie. O onyksie na moim kanale YouTube znajdziecie cały film, dlatego że onyks jest dosyć niebezpiecznym kamieniem, ale jako on sam, a niekoniecznie dlatego, że jest po prostu czarny. Pamiętajcie, że czarny kolor, tak jak czarna dziura, ma zdolności pochłaniania złych energii.
Dlatego czarne ubranie, czarna świeca, możemy tutaj robić rytuały pochłaniające złe energie. W magii bardzo często może być reprezentantem kosmosu. Tak jak złota świeca reprezentuje Boga, srebrna reprezentuje boginię, tak czarny kolor może być reprezentantem kosmosu na naszym ołtarzu. Czarny kolor kojarzy się z rytuałami poważnymi, silnymi, transformującymi. Może pięknie neutralizować energię. On nawet nie musi jej odcinać, czy nas bronić przed czymś, ale może coś neutralizować. To jest czasem dobre, bo coś znika. Wiecie, odcięcie polega na tym, że jest, nie mam tutaj gumki do włosów akurat przy sobie, ale jest naprężenie energetyczne i jak coś odetniemy, może być rykoszet w dwie strony. Natomiast jeżeli to neutralizujemy, to coś po prostu znika. Złe energie, złe emocje, złe traktowanie drugiej osoby, zły szef. Ale to nie jest czarna magia, po prostu neutralizujemy złe wpływy. Chociażby świeca czaszka koloru czarnego odcina nas od złych myśli, ale może również odcinać złe intencje jakiejś obcej osoby. Czarne świece mogą odpędzać złe oko, mogą odpędzać pecha. To jest pozbycie się wszelkiego rodzaju chorób, energii, pecha, osób, wydarzeń, wszystkiego, co negatywne. Również czarny kolor oznacza pustkę, więc jeżeli chcemy coś zniwelować, możemy używać czarnych świec, możemy używać czarnego koloru. Tak to mniej więcej wygląda z tym demonizowanym kolorem czarnym. Ja Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego krótkiego live'a. Tak jak mówię, będę się starała od czasu do czasu z takimi krótkimi live'ami wchodzić tutaj właśnie na fanpage'u swoim. Czasem może z prywatnego profilu, czasem może z fanpage'a właśnie. Pamiętajcie, że jest cały kanał na YouTube, gdzie jest ze 3000 filmów różnego rodzaju, co najmniej 1000 z tematyki magii i tarota, więc jeżeli ktoś chce się z czymś zapoznać z mojej perspektywy, oczywiście z mojej perspektywy, to bardzo serdecznie zapraszam. No i co? Wyczekujcie czasem takich krótkich live'ów. Jeżeli Wam się podobało, linkujcie, zostawiajcie łapki i do zobaczenia w kolejnych krótkich pogadankach na konkretne, krótkie, magiczne tematy. Buziaki dla Was. Pa, pa!